Właśnie, to jest bardzo.
czerwony krawat sobie. Odwróć się do mnie, Ewa. Już? Kadrujesz Adera? To się zachwała. Matka Boska nie jadła szybciej. Córka, matka. Cześć, właśnie widzę, żeście przyszli, koledzy. Co? Bardzo dobrze, żeście przyszli. Gdzie jest drugi? Jak on wygląda?
właśnie ja do tego pana. Zobacz, jakim pacuła jest smoking stary, no popatrz, no. Brałeś to kiedyś, Kazik? No. Proszę teraz. On przejechał przez ocean, Specjalnie. Na jubileusz 30-lecia przyjrzy pan Baranowski. Cena egzemplarzy 100 zł. Dowód przeznaczony na odnowę porucznika Grażyny na plantach rakowskich. Zapraszamy. Azio? Słuchajcie, otwieramy tę noc. Jako, że też ludy pada na nas od kilku lat, więc teraz dzisiaj się nie ludzi. Róbcie co chcecie, naprawdę. Poza politycznymi Rosjanami można wszystko, wszystko, wszystko. Zjeżdżać na puszczawce, zaraz kroniki, wszystko będzie. Słuchajcie, rozpoczynamy. Dawaj, na ostatniej stronie w roku 1956. Śmiech, czyli jak niektórzy wprowadzali w życie hasło śmiejmy się. Śmiech to jest oręż w walce ludu.
To nie są żarty, proszę was. Kochani, więcej trudu. Niechaj dociera śmiech do mas. Kochani, jak nas uczą dzieje, ten się nie śmieje komu źle. A komu jest dobrze, ten się śmieje. No więc kochani, śmiejcie się. Śmiećmy się zaraz do cholery, że nam jest dobrze, wiedzą niech. Śmiech winien być pogodny, szczery. Ludowy winien być nasz śmiech. Nie to, co gdzieś tam za morzami. Nie jest byle czego zaraz piać. Kochani, co się dzieje z wami? Natychmiast mi się zacząć śmiać. Kto się ma śmiać? Anglicy może, w którym bez przerwy leci funt? A nam nic nie leci. Kolego Mrożek, więc śmiejmy się, bo śmiech to grunt. Smutek, kochani, jest nam opcją. Wrogie, kochani, są nam łzy. Jak jeden mąż, jak jeden chłopczyk. Śmiejmy się raźno. Ach! Trzy! Niech za granicę lecą echa. Niech nas masami trzyma straż. Niech sam do siebie się uśmiecha. Nieustępliwy uśmiech nasz. Ha! A kto chce robić smutne miny, tego rozśmieszyć potrafimy. No co, w telewizji zapowiedź filmowców. Słuchajcie, nasza ukochana największa gwiazda, czerwone flagi, białe flagi, z naszymi flagami, bo będę widzieć całą noc, za wyjątkiem idziemy do domu. Słuchajcie, i oto przed wami Maria Koterska, zapowiada Andrzej Jaroszewski. Maria Koterska. Ja zupełnie bez sensu, bo mi spalił całą zapowiedź. Ja muszę powiedzieć, że po pierwsze przepraszam państwa, bo tu było zapowiedziane, że mamy w stroju rzepoki. W związku z tym, ponieważ nie mam w stroju rzepoki, założyłem na siebie najlepsze, co mi tam w domu miał. I myślę, że sam jestem rzepoki, wystarczy. Ale pani Basia Hoff przed chwilą mi powiedziała, że wyglądam dokładnie jak z 56 roku. Natomiast w tym właśnie okresie miałem narzeczoną, pierwszą w życiu. I ona mi powiedziała, że jej siostra, jakaś tam cioteczna, ujeczna, śpiewa. No to dobrze. Okazało się, że śpiewa w Teatrze Satyryków, nawet się podobało. I dzisiaj ta siostra tu występuje. Kochani, z największym wzruszeniem, które nie pozwala mi ścisnąć was za gardło. Maria Koterska. Czasem pogoda wsuwa się nagle i właśnie wtedy cicho śpiewa tak. Popatrz jaki deszcz, parę odgodziny już ludzie się poczęli. Smutne mają miny, aby rozśpiewali taki deszcz. Thank you.
przyszło, a stary ma lady, ojej, się tylko trzego losa, bo ci młodszy to Jorku i ja, a jak się rozstać, to na kolację zajedziemy, a pora. Thank you.
roboty. Zanim zaczniecie, szukajcie pokazańców. Słuchajcie, Ludwik Jerzy Kern, tak? Które napisane wiosną 1956 roku. List otwarty do Słońca. Panie Słońce szanowne, planeto mój złoty, widzę, że Pan się wreszcie bierzesz do roboty. Widzę, że Pan coś w drzewkach majstrujesz i w trawkach, zagęszczenie w oparkach robisz Pan na ławkach. Z mieszkań dzieci wyganiasz z kilku na podwórze, ze słomianych chochołów wyzwalasz Pan róże, ptaki z Afryk przypędzasz, wiatr uciszasz czule, uruchamiasz zielenie, rozbudzasz Pan ule, dywany każesz trzepać, przewietrzać pierzyny, okna nagle otwierasz, sadzasz dni dziewczyny, dziewczyny wypełnione tą jedną nadzieją, że siedząc tak w tych oknach z czekoladowieją. Panie Słońce szanowne, mój złoty planeto, gdy patrzę na to wszystko, to raduje mnie to. Cieszy mnie, że motyle, że żucze, że muszka, że damska na balkonie przyciemnia się nóżka, że noc jest coraz krótsza, że dzień dłuższy coraz, że zbliża się jezioro, ryby, gwiazdy oraz, że tam wysoko w górze świecisz ponad nami ty, zwyczajne słoneczko, a nie to z wąsami. Przypomnę kilka fraszek mojego nieżyjącego przyjaciela Mariana Załuckiego, który właśnie rok 1966 miał bardzo dobry, lecz z głębokiej wewnętrznej potrzeby pieniędzy. Choć gramatycznie ciut się chwieje, slogan ten sensu ma niemało. Kto nie pracuje, ten nie je. Wcale taki głupi, jakby się zdawało. Modliłem się o coś długo, żarliwie, gorąco, aż sam Bóg się odezwał spośród chmur i gradobić. Proszę się pomodlić znowu w przyszłym miesiącu. Zobaczymy, co da się zrobić. Może z powodu urody, może z powodu nazwiska, nie wiem. Ale protekcję mam u pana ministra. Inni petenci skazani na oczekiwań u ręki, mnie czekać nie kazano. Mnie odmówiono od ręki. I proszę państwa, na zakończenie fraszka, do której muszę wygłosić małe exposé. Otóż Marian Załucki wspólnie z Karolem Szpalskim pisywali książki dla dzieci. Książki głównie pisał Marian Załucki, a sprawy wydawnicze załatwiał głównie Szpalski. Wobec tego Szpalski miał stale pretensje do Załuckiego, że jeszcze coś tam jest nie napisane. I wtedy Załucki napisał dla Szpalskiego taką fraszkę, która nigdy nie była drukowana. Ty mi wyznaczasz terminy i stawki, o mój ty przełożony, z lewej do prawej nogawki.
Widzimy tu wszędzie, na każdym piętrze, piękne, stare hasła, dobrze nam znane z pamiętnych lat 50. Ale jednego chyba brakuje. Było takie hasło traktujące o sojuszu świata pracy z kulturą. I do tego hasła nigdy tu nie wywieszonego chciałbym teraz nawiązać. Otóż wówczas w latach 50. jeździł sobie po Krakowie motorniczy. Typowy przedstawiciel świata pracy. Motorniczu nie tylko prowadził tramwaj, ale także pisał pieśni o swojej pracy. Jedna z takich pieśni zaczynała się od słów: jadę do ciebie tramwajem, oho. Za chwilę ten motorniczy się tu zjawi. Kiedyś podobnie zawędrował i do teatru satyryków, również podobnie jak Maria Kotelczka, najwspaniale najcudowniejsza dama polskiej piosenki. Oto kawałek polskiej piosenki, motorniczy Zbigniew Kurtycz. Lat 50, co? A ja? No ale kochani, nie można takiej pięknej twarzy zasłaniać, co? Prawda? No to wyliczny jestem. Przysunę już jestem Wasylkiewą. To? Nie? Tak. Tylko rolę, żeby dali mi to. Chciałem Państwu przypomnieć kilka piosenek z tego. To zaraz jest inaczej, i rady z każdym dniem, i gdyby zawsze, a jeszcze ten ktoś z bliska w oczy popatrzy, to jakby broni słońca, za serce kochał. Nagrywy są i dają gościa, lecz się zdaje za mnie dziwnie, już jest zakochany, a jak tak prawdziwie, serdecznie, to już niewątpliwie jest to wszystko to. Mówił o tramwajarzu, tak? To ja Państwu przypomnę tę piosenkę. Tak cudowny podjazd, no ja tramwaje, Wszystko swoim czorem odrzuć, do spania. Nie ma lat? Byliśmy razem, już to nas nie. Wtedy było jak w teatrze. Między nami nic nie było, nie ma wspomnień. Nic nie było tu uczciwości, ale ona skrawi. Za dzień już nie spotkajmy więcej. Za tydzień zabudzimy się w wielkim świecie. Za miesiąc sercu zgoją się rany. A za to bezpiecznie trwamy. Znajdziemy sposób, aby swój czas zabijać. Nie będzie nam tak bardzo źle. Tylko jedno proszę, gdyby jakaś siła nie dała mi przeczekać. I gdyby choć z daleka zachował wkrótce, nie wracał.
życzy. Proszę Państwa, ja mam, to ma teraz dla Państwa niespodziankę. Chcesz nawet zabezpieczyć się, bo nie znali metody, by się ustrzecić. Nawet zabezpieczyć się, bo jest na nich metody. Cicha woda, że nie wie, w jaki sposób, no to wie. Ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, że nie wie. Panowie, duże brawa dla pani. A teraz panowie na start. Jak to mówią, chłopy na roboty. Dzisiaj tylko czasem może raz już o tych kamieniach nie słyszy, śpiewam sobie dzisiaj. Cicha woda, rzeki dwie, nie wiesz nawet jak i gdzie. Nie skończysz nawet zabezpieczyć się, bo nie stanie metody, jak się pozbyć się tych kamieni. Cicha woda, rzeki dwie, w jaki sposób to to wie. Proszę Państwa, czy Państwo pozwolą, że ja poproszę współautora tej piosenki? Widocznie uroda była jak ta cicha woda. Cicha woda, że nie wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Nie skończysz nawet zabezpieczyć się, bo jest na nich metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, że nie wie. W jaki sposób do to wie. Ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Płynie strój, wszędzie mamy las. Skończył się już dla nas, to kowalski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę nas. Jeśli żonka będzie, to nie ma sobie. I rwie do dnia dzisiejszego. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowni zebrani, a teraz tańcze, tańcze wesołe za pół godziny 20 minut, Rydnia Mody i pokaz tańców zapałki.
jednocześnie Andrzeja Bursy wiersze zobaczycie na pierwszym piętrze. Kino otwarte na kino i siadę już kroniki. Przemek, to wiosny, gdzie jestem? A więc życzymy. Więc do tańca zapraszamy do tańca. Szanowni panie, wszystkich panów. Maria mnie śpiewała cała noc. Później mnie śpiewał. A więc teraz zapraszamy do tańca. Zapraszamy do tańca. Roku 1956. Zapraszamy. Jest was.
magnesy dla nich. Będziemy tutaj za chwilę wszyscy. Uwaga, uwaga! Bożena Siwiecka przedstawia pierwszą kolekcję mody z 1956 roku. Bożenka! Bożenka! Pierwsza kolekcja mody Bożeny Siwieckiej! Pierwsza kolekcja mody! Kieliński! Oba mody Bożeny Siwieckiej! Niech ona was nie słuchajcie, ale to nie śpiewa! Modelki są z Akademii Plastycznej, nie są szancelki, a tam, cudowne! Za urodę, gracja! Dzisiejszą noc Kasia Malarka, słuchajcie, prezentuje jedną suknię. Specjalne metale z tamtych lat. Bożena Siwiecka, oto, jak na imię? Ania, Ania Malarka, słuchajcie, jest jakaś prawda suknia. Słuchajcie, prezentuje ten dekolt specjalnie przez Bożenę Siwiecką wymyślony. Toaleta wieczorowa z 1956 roku. Ale nie piękne, jeszcze raz. Lucyna, filozof, młody filozof, i piękny suki Bożeny Siwieckiej. A co mamy za filozofię? Lucyna, brawo Lucyna! Chodźcie! Teraz taka rolę. A co to ma? Nie zrobię.
Proszę się cofnąć, bo nie ma dla miejsca dla par. Proszę się cofnąć. Cały zestresowany.
Matce, widziałeś? Nie, jeszcze nie. Przed chwileczką przyszedłem. Myślałam, że to będzie. Ale co, ktoś mi powiedział, że Nika ze Słoneczkiem śpiewa, czy to prawda? Nie wiem, bo ona tutaj śpiewa takim czy takim, co na takim. No, no to tak. Śpiewa. Kochani, tacy słuchacze, od wielu lat nie przypada w udziale zaszczyt przedstawienia czołowych jazzmenów i z Polski, i ze świata. Pozwólcie, że dzisiaj z największym wzruszeniem... Jak wiadomo, my jest to standard jazzowy. Z wielkim wzruszeniem szkolę dwóch wspaniałych polskich jazzmenów, którzy nawiasem mówiąc dawno o tym zapomnieli, robią zupełnie co innego, żyją zupełnie czego innego, ale w metryce zostaje, potem jak się więcej składa, to się pisze także grali jazz. O. Andrzej Trzaskowski, który ma torbę z epoki. Pokaż w górę torbę z epoki. Torba z epoki. Gdzieś jest Jerzy Dudusz Matuszkiewicz? Gdzie jest Jerzy Dudusz Matuszkiewicz? Idzie! Kochani, powiem wam prywatnie, on od 15 lat nie miał instrumentu w ręce. W ogóle nie umiał już grać, zapomniał. A sobie przypominał specjalnie na dzisiejszy wieczór. Nie zapomniał! Nie zapomniał, że nie zapomniał. Ja mówię to całą. Andrzej Trzaskowski, Jerzy Dudusz Matuszkiewicz, Przemek Gwoździowski, Marek Pawlik. Witek Grób na perkusji, a ostatnie słowo chcę wygłosić Andrzej Trzaskowski. Na latach pływania, poglądów politycznych, ale jazdy na rowerze. Nawet jak człowiek po 10 latach wsiada na rower, to ma te same poglądy polityczne. Reasumując, jest to niezwykle prawda, co mój przyjaciel powiedział przed tym, że się zapomina. Nie wszystko się zapomina, a po polsku. To nie brzmi dobrze, mimo że powinien to być drugi przypadek, nie wszystko. Gaduła Trzaskowski skończył. Siadaj do instrumentu. Nie masz ostatniego głosu, wyrzuć papierosa, bo tu się nie pali. Znacznie młodszy, ale równie zasłużony Przemek Gwoździowski. Ma dosyć środowiska, to jest jeden z najważniejszych ludzi w krakowskim środowisku jazzowym. Być może mniej popularny od tych dwóch panów, ale znakomity, wspaniały muzyk. Przemek Gwoździowski. Cudowny basista Marek Pawlik. Cudowny basista. Jeśli znają państwo taką wybitną piosenkę śpiewaną przez Andrzeja Zalkę, Bezsenność we dwoje, Maniek jest kompozytorem tego utworu. Maniek Pawlik. I pan Wróg na berlach. Jednym słowem oczekujemy czegoś, co nam przypomni stary czas. Witek na perkusji! Witek Wróg, prosimy. Thank you.
Wolimy, czyli można na sekundkę przerwać końca. A na dole piwnicy w dyskotece znajdują się dwie kasety przeze mnie nagrane z materiałów archiwalnych, gdzie na jednej grają melomani w składzie nowoczesnym z Trzaskowskim na fortepianie, na drugiej kasecie gra zespół Jerzego Dudusza Matuszkiewicza. Czyli po tym koncercie schodzimy na ruch, bawimy się przy muzyce za 50. Ale przypomnijcie sobie... Thank you.
Wójcika Starego Stałego. Proszę, a to Thank you.
Krzysiu. Thank you.
Thank you.
dziewczyny bawili. A ten już jest. La, co? Cieszynko, jechaliśmy z tą córką po śniegu. Ale i trudnie. Krzysiu lubię tańczyć. Krzysiu! Krzysiu! Ale nie! Bo jesteś najpiękniejszy. Nie, 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 nie